Dzień dobry. Jam jest Gabor Herbu Amadej. Przyszedłem się zmierzyć z DC Studio. Witam was bardzo serdecznie, z tej strony Gabor Herbu Amadej. Tak, jestem Herbu Amadej. Ludzie zaczną googlować, czemu Herbu Amadej. Dzisiaj zmierzymy się z potężnym komentarii, w szkole lekcje odwołane Minecraft Rodzinka. Jest to piękny widok tego, jak 12 marca się nasilała i DC Studio próbowało się wybić na k***cie. Jak piękne jest to, że mówię i każdy myśli, Boże, co on, ciekawe co on tam mówi, a ja mogę być... A RZ to wszystko wypika, ja mu dokładam roboty. Cześć RZ, jak tam k***? Jedziemy! Link oczywiście w dopisie, kanał twórców w opisie. Dlaczego skąd nie? Skąd ty to w ogóle o tym wiesz, co? Bo wasz dziadek nie przeżyje. Ale jak to? Arbuziu! Co? Jakby rozumiem wstępniak. Ale co to jest? Tego Pegaza da się mieczem walnąć. Kup koszulkę w cenie 40 zł, bo taniej nie będzie. Jeżeli chcecie test ciuchów youtuberów do komentarii, czyli test koszulek Gplaya, test koszulek DC Studio, czy Vito i Belli, dajcie komentarz, może ogarniemy coś takiego z Ercim. Czy to jest Biedronka? Jak ja mam powiedzieć twoim rodzicom? Czemu to jest plakat dzieci kukurydzy, a tu obcego? Że bierzemy ślub. No ale spokojnie, to dopiero Piotrek. To się dowiedzieli, że będę ojcem. Ja się dowiedziałem, zrobimy że będę ojcem. Wspólną kolację. No to jest... To jest najlepszy pomysł, żeby powiedzieć rodzicom. Zróbcie wspólną kolację. Ugotuję coś. I poprosisz mojego tatę o moją rękę. Teraz mam pójść i poprosić o rękę? No na kolacji, ty słyszysz co ona mówi? Piękną, romantyczną kolację, ja coś ugotuję, nie wiem. Romantyczna kolacja z teściami? Czy mi to nie pasuje? Makaron, znaczy przyszłymi. Zapiekankę i będzie po prostu super romantycznie. Nie wiem jak wy, ale dla mnie zapiekanki są... No one są super, one są super romantyczne. A jaka zapiekanka? Zapiekanka do oświadczeń? Nie, jakiś on scenariusz. Nawet myśli logicznie, on nawet logicznie myśli. Piotrek, no dobrze, proszę, no ale... No. Czy to jest ten sam Piotrek? Czy to jest ten sam Piotrek? Ten Piotr, co rodzinkę miał i w ogóle? Czy jak? Bo to chronologia może być trochę zachwiana. Nie ma mowy, nie ma mowy. Czemu stoisz na... Czemu jesteś w krzak... Czemu jesteś... Na... Co ty robisz? Nie ma mowy. To może kup lepszy mikrofon, okej? Albo nie wiem, załóż sobie pop filtr na mikrofon. Hello, daj... Oj, ale wam nie przyjemne dźwięki. Oj, przepraszam. Oj, przepraszam. Co ty mówisz? No, ale robię co mogę, robimy co możemy, gdzież widzowie zostawiają tyle lajków, ile są w stanie, rozumiem? Co ma uratowanie? To w ogóle lajki, co? Wiesz, uratujemy tatę, uratujemy, zobacz, te wszystkie skrzynie wypełnione są pieniędzmi, rozumiesz, wypełnione... W sumie to śmieszny flex. Tatku, proszę cię, przecież widzowie robią co mogą, dobrze, drodzy widzowie, w takim razie zostawcie... Okej. Uważam, że dla mnie przekształcanie k***a w... Zostawcie łapkę, a dziadek wyzdrowieje jest trochę nie na miejscu. Będziemy lecieć do Nowego Jorku, ratować dziadka. Jadę do tego Nowego Jorku, rozumiesz? Ale czy tu nie ma lockdownu w świecie? Jakby loty chyba mogą być zamknięte. Ty chyba troszeczkę... Ty, no ona tak. Troszkę już... Co chciałby wam coś powiedzieć. Jak Piotrek chciałby? Ja? Powiedzieć? O co? Tak. Piotrek. Co chciałbyś nam powiedzieć, Piotrze, proszę? Co chcesz powiedzieć mojej żonie? Ja... No, wyjdźcie do salonu, nie, wyjdźcie do salonu. To ma mówić, czy ma wejść do salonu? O, Piotruś, to ja chciałem państwu... Zięciu, kochany. No, ja jesteśmy już rodziną? To daj mu powiedzieć... Jezus, jak mnie denerwuje Marcel. Gościu, przepraszam, że się tak denerwuję. Strasznie jest irytujące, bo jednocześnie mówisz mu, że ma coś powiedzieć, a jednocześnie mu przerywasz. Jest to nadzwyczaj... denerwujące. A będzie wyjście? No i... Albo nie przerywajcie, Piotr. A, przepraszam. Ja bym chciał państwa zaprosić na kolację. Świetnie. Na kolację? Czemu płaczesz, Piotrek? Ja nie płaczę. Okej, Piotrek. Jest pi... Tu jest coś, Sylwia, przygotujesz coś? Tak, zrobię coś. A no tutaj dobrze, ale czemu nie? Chcę cię zaprosić na kolację w twoim własnym domu. Telefon mam, czekajcie, muszę odebrać. Halo, tak? Kto ma taki dzwonek? Czemu się teleportujesz? Ale słucham. Nie ma z kim mam... Kto tak bardzo zrypał ten filtr na Audacity? Z kim mam do przyjemności? O, co? Tam. A co się dzieje? Co się stało? Jakby... Zuzia uciekła ze szpitala? Czemu się tak szczędziesz? Ale... Ale jak to? Kto jej, jak mogła uciec ze szpitala? Dobrze, już jedziemy. Już jedziemy, już jedziemy. Policja nas wzywa, policja. Dobrze, jedziemy, 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 dziękuję. Rozmowa Marcela, be like. Nie, dobrze, słyszeliście, to było na głośniku, nawet słuchawki nie podnieść. No, otwieraj te drzwi, no! Do widzenia. Do widzenia. Zamknijcie te drzwi! Kochanie, kochanie, Zuzia uciekła ze szpitala, rozumiesz, i zaraża w szkole. Poszła do szkoły, nie wiem kto ją wypuścił, kto do tego dopuścił. Strzeliła do głowy! No nie wiem dlaczego. Tak, drżyjcie łeby bardziej. O matko, zobacz, co tu się dzieje, tu płonie szkoła. Chodź, chodź. Nie wiem, co się stało. Halo, halo, jest... Po pierwsze, jaka szkoła ma napis szkoła na górze? To raz. Dwa, czemu płonie każdy dosłownie parapet? O matko, panie policjancie! Co jest? Halo, magik! Halo, chyba magik będzie robiony za 3 lata. Co się dzieje? Co to jest? I przyleciał od strony zachodzącego słońca na swym świetlistym rumaku. Co jest? Zuzia! Zuzia, poczekaj! To oni tak cywilów puszczają? Do płonącego budynku? Czemu co arbuzy? Przecież wchodziliście przed chwilą! Co to za cięcie? O matko, co tu się dzieje? Kto tam robi dźwięk syreny? Wy to słyszycie? Kto tu robi dźwięk syreny cały czas? Co to za cięcie? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Co to za nagły... A, co za nagły blindness? Od kiedy dym jest zielony? To raz. Dwa. Od kiedy wpuszczają cywili? To dwa. Po trzecie, czemu wszędzie są melony? To trzy. Po czwarte, skąd to nagłe oślepienie? Jesteśmy cały, chodź, kochanie, chodź. Tak, idźcie w górę, tam gdzie prawdopodobnie będzie jeszcze gorzej. Chodź, kochanie, chodź. Co tutaj? A, i tu już nie ma takiej haszkomory. Przecież dym unosi się ku górze. Co wy w ogóle? Co jest z wami nie tak? Już jestem tak zdenerwowany i zażygowany. Od kiedy? Że jaka szkoła ma takie wejście na dach? Po prostu środek korytarza i drabinka w górę. Co jest z wami? Zuzia! Zuzieńko! O Zuzia! Zuzia! Czemu? Zuzia! Arbuzia! Zuzia! Arbuziu! 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 Co tu się dzieje? Co to za cięcie? Panie, ale co ja mam do... Co to za cięcie? Co to za cięcie? Niech wszystko tutaj się zmarnuje, wystygnie po prostu. Czemu ich jeszcze nie ma? Bo walczą z latającym jednorostem. Ta godzina. Toni! O, to chyba Toni! Ja nie mam się gdzieś ustawić jakoś... Tak, pod z lewym masz śmietnik. Witaj, Sylwia. Co ty tutaj robisz? Witaj, fatalny mikrofonie! Tak jakby... Co się stało? A pozwolił ci ktoś wejść, frajerze? Ale sobie fajne gniazdko wyliczycie. A co ci do tego? Nie dość, że nie stać cię na mikrofon, to na dom też cię nie stać? Dziękuję, ale... Mówisz to w obecności? O, co się stało? Piotrek, a ty jak fajnie wyglądasz, też fajna koszulka. Dzięki, ale ty, tak jak... A ty musisz tak nachylony, jak Velociraptor. Kolacja, nie musieli. A kazał ci ktoś wejść? Prosił ci... Co? Co ty robisz, człowieku? Tak! Zrób to! Call 997. Call! You have a zakładka here, you know. It means, you know, alarmowe. Call it. Call it alarmowe. Call it. 997. Fast. 112. Powiem ci, za dobry. Słucham. Wiesz co, wynoś się nie, jesteś tutaj mile widziany. Masz rację, ta kolacja nie była dla mnie, co nie... Trochę mnie to boli. Gówniany mikrofon! Dla ciebie! Możecie powiedzieć dzisiaj o waszym ślubie rodzicom. Nie, ale... to jest już jakieś... To są jakieś żarty, to jest jakieś reality show. Czemu? Tak! Sitcom chyba. Dlaczego nie? Skąd ty to w ogóle o tym wiesz, co? Bo wasz dziadek nie przeżyje. Ale jak to? Ale... Przypominam, że tytuł to Wirus w Szkole Lekcje Odwołane i nagrywany to było w Warszawie. A tak to, ponieważ tylko jedna osoba ma lekarstwo na czym jest Jovius? Czym jest Jovius? Jesz nasze jedzenie, które nie było dla ciebie. Dobra, skończ, już z tobą nie gadam. Uderz go! Zaraz twoja twarz będzie w kolorze twojej koszulki. Okej, to było... ty tylko wujaszku. Proszę cię, wyjdź, miej chociaż trochę godności, co? Wali, uderz go. Ja wiem, że przeciwnie nie powinno się, ale błagam, wyprowadź go z tego domu. Słuchajcie, proszę, bo zaczynasz mnie irytować, ja nie lubię się... Dominik, ale... A mnie to nie prowadź! Ten dzień, ta jedna ostatnia szansa. Arbuziu! Ulica szkoły. Przepraszam, ej! Co za przejście? Dzień, ta jedna ostatnia szansa. Coś mi tu nie pasuje, czemu tu szkoła jest w pełni dobra i nawet nie ma napisu szkoła? Arbuziu! To nawet... To szkoła... dziecka Marcela, to nawet nie jest ona. Twoja córka lata nad palącą się szkołą na jednorożcu latającym, a ty się z niej śmiejesz. Arbuziu! Dobra, kochanie, proszę cię. Co to za... Czemu nie potraficie zapamiętać 15 słów bez cięcia? Zuzia! Zuzia! Mama. Zuzia, narysuje twój wzór na koszulki! O, tak, słyszysz? Zuzia, słyszysz? Słyszysz? Wszystko, co będziesz chciała! O, Arbuziu, Arbuziu, uspokój się, tak. Ale na tym Zuzi ma być... Ja i ma być apokalipsą. Masz, dobrze, będziesz jeźdźcem apokalipsy na Pegazie, Arbuziu, zejdź z Pegazie. Nie wiem jak wy, ja mogę sobie usunąć wzrok w razie czego. Koniec, tak? Jest wszystko dobrze, tak? Kim ty jesteś? O, Arbuziu, chodź. Arbuzia to jednak puszczalska. Nieważne, cenzury. Schodź na dół. Tak, Arbuziu, chodź, idziemy. Niech pan ucieka, niech pan ucieka. Niech pan zostanie na dachu jeszcze. Zobacz, kochanie, ona tak trochę zmalałaś coś. Skarbie, ty się skurczyłaś. Chodź. Olinka, cześć. Marcel, co ty tu, słuchaj? A, i ona kulturalnie stała za hydrantem, czekając na... Olinka, spokojnie. Nie, Zuzia. A czy to nie oni, policja nie powinna przejąć tego czegoś przypadkiem? Zuzia, proszę cię, Zuzia, chodź, Alinka, chodź, Zuzia, gdzie ty jesteś? Zuzia, to no. Nie, to po prostu, to są jakieś żarty, Zuzia, ogarniesz się, Zuzia. To są jakieś żarty. Jedyna szkoła w tym mieście musi zostać zamknięta do odwołania. Trzeba ją z powrotem wyremontować. To już kolejny raz w tym roku szkolnym. Do szkoły teraz, tak? To już 4. raz w tym tygodniu. Internet, nauka domowa, nie wiem czy w ogóle ją otworzymy. Zdalne nauczanie. Tak, nowelizacja trzeba wprowadzić, jakieś zmiany w tej edukacji. Ja nie... Ty nie jesteś zmieniona w edukacji, ty jesteś zwykłym głupim dyrektorem, bulącym praktycznie każdą złotówkę od ministerstwa. Nie wiem, ja po prostu nie, ja muszę pójść do pokoju. Dobra, Beatko. Dlaczego pan wchodzi w ogóle do płonący budynek? Może mama dzienniki. Nasza córka po prostu przeżywa chyba... Czym jest błąd OpenGL 1282 Invalid Operation? Ale wiesz co? Mam wrażenie, że ona się troszeczkę coraz lepiej czuje. Wiesz, mam wrażenie, że jest... Tak! Odlatując na rubaku! Będąc arbusem! Ganiałem się wokół szafek! Wiesz co, coś czuję, że Piotrek... No, kolacja, wiesz co ja się spodziewam? Wiesz co będzie? Zaręczyny będą ludzie prosił. Co za ojculek. Ręka, już to chyba dobrze, Marcel. Oj, wiesz co? Nie wiem, ja bym się prędzej martwił błąd OpenGL 1282 Invalid Operation. Ja myślę, że go namówiła Sylwia, ale... Ale to jest odpowiedź, tak. Ale on się... Masz 32 sztuki jabłek, czemu ciągle wskakuje ten błąd? To znaczy, że jest bardzo odpowiedzialny. O, drzwi otwarte. Bardzo odpowiedzialny. Dzwonimy, żeby ich nie spieszyć. No, zadzwoniłem swojego domku, że są otwarte drzwi, a jesteśmy fajnymi aktorzynami. Co, wieprzycie mieszkanie tutaj dobre. O, dzień dobry. Marcelu, pani Beata, jak pani świetnie dzisiaj wygląda. Pani zawsze sobie świetnie wygląda, ale dzisiaj tak pani wyjątkowo promienieje. Fantastycznie. Dominiku, czyli... Tak, Dominik nas odwiedza. Czyli to ta kolacja, na którą dzisiaj nas zaprosiliście, to z Dominikiem będzie ta kolacja? Tak, to było zaplanowane. Ty tu siedzi, pozwalasz na to! Zaplanowane. No to... Tak, zaprosili mnie, ponieważ ponieważ jestem głupim i wpieprzam się komuś do domu. Pomóc w przygotowaniu, bo niestety Piotr nie umie, a Sylwia by sama wszystkiego nie ogarnia, więc... Piotr... Da się go wyciągnąć z tego odcinka? Piotr. Najwidoczniej nie. Aha. Ale jesteś mentalną ciotą! A gdzie Zuzia? No, dobrze, wszystko z nią dobrze, trafiła z powrotem do szpitala, szkołę zamknęli. Wszystkie szkoły są zamknięte, Dominiku. Jakbyś do niej chodził, byś gościu wiedział, że się nie wchodzi tak komuś do domu. Co się stało? No zamknęli. A co się stało? Dobrze, to co, siadamy do tej kolacji? Tak, jestem głodny jak wilk. Nie mogę. To idź se zjedz gdzieś, gdzie możesz jeść, a nie komuś wchodzić do domu. Dominik, to jest moje miejsce zwyczaj jakby, ale dobrze, siedź. Co jest z tymi ludźmi? Czemu oni są tacy mentalnym zerem po prostu? Okej. Smacznego, ja starałem się, ale mam nadzieję, że będzie wam smakować. Fajnie, spodziewam się. Gdzie jest jedzenie? Chcieliśmy się szczerze powiedzieć czegoś innego z mamą, Czegoś innego, tak, ale dokładnie. Też... Ale jesteście mentalnymi przegrywami i nikt nie powie, że coś tu nie gra. Nie, to nie znaczy, że teraz jest źle, jest to dobrze, jest tak. No to nie no, super razie... jest, naprawdę. Nie no, to było zaplanowane, po prostu miły wieczór, tak? Miły wieczór z przyjacielem i z Piotrkiem. Miły wieczór, tak, to czemu nie? Z przyjacielem i z Piotrkiem. Nie, kochanie, czy mogłabyś mi nóżkę w takim razie? Co tu się kurczę dzieje w ogóle? Beata, rozumiesz coś? Ej, jaki przegryw z tyłu, pewnie myślisz, że z niego nie żartujemy, z frajerem największym. Nie wiem jak wam smakuje, ale dla mnie było pyszne. Bo jako jedyny miałeś... Zaczam szuszyć. A wracając, Sylwia, ty jak dasz mi ten jeden dzień? Co ja mam zrobić? Czy Sylwia ma spotkać się z Dominikiem? Nie. Przed pierwszym ciężkim wyborem w nowym nie, to nie jest ciężki wybór. To nie jest ciężki wybór. Chcę zobaczyć wyniki ankiety, której nawet tu nie dali. Myślicie, czy powinna dać szansę Dominikowi? Wybierajcie rozważnie, bo na szali jest życie dziadka. Tylko przypomnę, że film nazywa się Wirus w Szkole Lekcje Odwołane Minecraft Rodzinka. Dziękuję gorąco za oglądanie, mam nadzieję, że film wam się podobał. Mnie boli głowa, widzimy się w kolejnych odcinkach. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, wyjdźcie na Discorda, na kanał, na Twitchu, na fanpage, na grupę na Facebooku oraz na Instagrama. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, etc., etc., komentarz, udostępnienie, dzwoneczek, co chcecie. Link oczywiście do filmu komentowanego, jak i do kanału twórcy w opisie. Napiszcie, co o tym sądzicie, a mnie boli głowa. RG. Żegnamy się.